Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie opowiem Wam trochę o dwóch najpotężniejszych waporyzatorach przenośnych, jakie możecie obecnie kupić, czyli o Mighty Plus i o Mini Wapy Portable, którego recenzję swoją drogą niedawno Wam prezentowałem. No, to są dwa najdroższe przenośne wapki, jakie możecie obecnie kupić. Moim zdaniem też dwa najpotężniejsze. Opowiem Wam, czym się różnią na kilku różnych polach i w który moim zdaniem bardziej warto zainwestować, a raczej komu, który model lepiej się sprawdzi. Dobra, to co? Lecimy. Okej, zacznijmy od tego, że żaden z tych waporyzatorów nie jest produkowany w Chinach, w odróżnieniu od większości urządzeń do waporyzacji. Mighty Plus jest produktem firmy Storz & Bickel i jest produkowany w całości w Niemczech. Z kolei Mini Wap jest produktem firmy Hermes Medical i jest produkowany w całości w Hiszpanii. Więc w obu przypadkach jest to produkt europejski i w obu przypadkach są to naprawdę najwyższej możliwej jakości tworzywa. Jeśli chodzi o Mini Wapa, to ta firma jest certyfikowana do produkcji wyrobów medycznych, urządzeń medycznych i według takich standardów też to urządzenie było zbudowane i podobnie jak w przypadku Mighty, tutaj para również była badana pod kątem zawartości wszelkich możliwych niepożądanych substancji, także tutaj mamy też całkowitą pewność, że jest to sprzęt w pełni bezpieczny. Oba są wykonane naprawdę perfekcyjnie, wszystkie materiały są najwyższej jakości. Jedynie może to wieczko mogłoby wyglądać ciut fajniej, ale to jest najwyższej jakości materiał mimo wszystko. No, więc jeśli chodzi o jakość wykonania, to naprawdę do żadnego z tych waporyzatorów się nie można przyczepić. W obu przypadkach jest to jakość wykonania na szóstkę. Więc na tym polu idą w łeb. Dobra, następnym aspektem będzie łatwość użytkowania, to na ile ten sprzęt jest łatwy w obsłudze. Więc Mighty jest sprzętem, który jest idealny zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Tutaj obsługa jest naprawdę banalna, po prostu ustawiamy temperaturę, technika inhalacji jest też banalna, robimy długie wdechy, w sumie nie muszą być aż takie długie, im dłuższe będą, tym będzie więcej pary. No, krótko mówiąc, ciężko sobie tutaj z czymś nie poradzić. Jeśli chodzi o Mini Wapa, tutaj technika inhalacji jest trochę bardziej wymagająca, szczególnie w tym modelu w 100% konwekcyjnym. Tutaj te wdechy muszą być trochę mocniejsze. No i obsługa w sumie też jest bardzo prosta. Przytrzymujemy dwa przyciski równocześnie, żeby go włączyć. Później sobie ustawiamy temperaturę. Jest to wszystko naprawdę bardzo, bardzo łatwe i mało skomplikowane. Na pewno jeśli chodzi o łatwość użytkowania, Mighty wygrywa tym, że możemy sobie tutaj ustawić temperaturę z dokładnością do 1 stopnia. To jest to, a poza tym mamy tutaj dokładne wskazanie temperatury, czyli pokazuje nam, jaka będzie faktyczna temperatura waporyzacji, a jeśli chodzi o Mini Wapa, to mamy tylko kilka zaprogramowanych ustawień temperatury i tutaj te temperatury, które są podane, to jest temperatura grzałki, ta temperatura w komorze jest trochę inna. No, więc jeśli Wam zależy bardziej na tym, żeby sobie dokładnie ustawić temperaturę, to Mighty tutaj wygrywa, natomiast Mini Wap, no krótko mówiąc, na tym polu wypadał słabiej, ale ma inne zalety. Dobra, następnym aspektem będzie wygoda użytkowania. Mighty jest zdecydowanie wygodniejszy. Co tu dużo nie mówić, jest bez porównania mniejszy, jeśli chodzi o gabaryty, jest znacznie lżejszy, jest bardziej poręczny. Technika inhalacji też, tak jak już mówiłem wcześniej, jest mniej wymagająca niż w konwekcyjnym Mini Wapie. No i na pewno gabaryty tutaj mają największy wpływ, jeśli chodzi o wygodę użytkowania, prawda? No, krótko mówiąc, Mini Wap to jest po prostu przenośny waporyzator, ale jednak stacjonarny. To jest duża bestia, ciężko sobie wyobrazić o tym, żeby go wsadzić gdzieś do kieszeni, co w przypadku Mighty, w przypadku luźniejszych, na przykład spodni, jak najbardziej jest możliwe. Tutaj raczej potrzebny już byłby nam plecak. No to trochę wpływa na wygodę użytkowania, wiadomo. No i Mighty też oczywiście wygrywa dyskrecją. No, z niego jeszcze jakoś od biedy da się gdzieś korzystać w miejscu publicznym, a z Mini Wapa nie bardzo. To jest typowy waporyzator raczej do domu.
Dobra, kolejny aspekt to jest jakość pary. Tutaj zdecydowanie wygrywa MiniVap. I to, że to jest przenośny waporyzator stacjonarny, tutaj bardzo wyraźnie czuć. A ta para jest po prostu lepszej jakości, jest jej więcej. Mighty też produkuje tej pary bardzo dużo, ale ona jest bardziej taka sucha. Mnie ta para po kilkunastu wdechach już bardziej trochę drażni gardło. W przypadku MiniVapa ta para jest o wiele gładsza, taka bardziej przyjemna po prostu. Też smak jest bez porównania lepszy. Tutaj mamy jednak w 100% konwekcyjne ogrzewanie, w tej wersji przynajmniej, którą ja posiadam. No więc jakość pary zdecydowanie na plus. No i też jeśli chodzi o szybkość ekstrakcji, tu jest wyraźna przewaga. MiniVap potrafi nawet w tej wersji czysto konwekcyjnej ten susz wykorzystać jednak dużo, dużo szybciej. Ekstrakcja jest dużo szybsza. Tutaj wystarczy parę wdechów, tu ich potrzeba najczęściej kilkanaście, no i to się też przekłada na moc tej pary i efekty, które takiej inhalacji towarzyszą. Na tym polu no, MiniVap, krótko mówiąc, bije Mighty'ego na głowę. No, żeby była jasność, Mighty produkuje świetną parę, jedną z najlepszych, jeśli chodzi o waporyzatory przenośne, no natomiast jeśli chodzi o MiniVapa, to MiniVap zostawia go daleko w tyle. Dobra, dochodzimy do tego, co wielu może przy waporyzatorach z tej półki cenowej interesować najbardziej, czyli do wydajności. Jeśli chodzi o Mighty'ego, to możemy albo nabić sobie susz wprost do komory, albo możemy skorzystać z kapsułki dozującej. O, mam tutaj taką kapsułkę, czyli możemy sobie umieścić susz w środku i potem tą kapsułkę umieścić w komorze. W takim przypadku tutaj będziemy używali 0,1 do 0,15 grama. Tutaj jeśli będziemy nabijali prosto do komory, to około 0,2 grama maksymalnie, natomiast da się też waporyzować z dużo mniejszą ilością, nawet około 0,1 w komorze. Maksymalnie zmieścimy tutaj w komorze około 0,25 grama. No, więc jeśli chodzi o wydajność rozumianą jako zużycie suszu, tak to wygląda w przypadku Mighty'ego. Jeśli chodzi o MiniVapa, tutaj mamy komorę całkiem sporą, jak widzicie. Tutaj wchodzi 0,25 około grama, tak żeby tego suszu nie ubijać, no do 0,3 maksymalnie, jeśli go zmienimy trochę drobniej. Natomiast mamy też takie koszyczki, do których możemy nabijać susz. Do tego wchodzi maksymalnie około 0,25, z tego co sprawdzałem. Do tego około 0,1, czyli naprawdę niedużo i też możemy go nabić nie w pełni. No więc tutaj mamy dużo, dużo różnych możliwości w MiniVapie, jeśli chodzi o to, ile chcemy suszu używać, więc ten waporyzator jest trochę bardziej elastyczny. No i przede wszystkim to jest model w 100% konwekcyjny, czyli możemy sobie wziąć dwa wdechy i to ten waporyzator wyłączyć, wrócić do tej inhalacji później i nic się nie marnuje. A jednak w MyTeam to ogrzewanie jest hybrydowe, czyli oprócz gorącego powietrza, które jest ogrzewane tędy przelatując, jest też ogrzewane przez ścianki komory grzewczej. No i tutaj jak już rozpoczniemy tą inhalację, to żeby ten susz wykorzystać najbardziej efektywnie i żeby ten smak był optymalny, jakość pary, no to zaleca się to zrobić w trakcie jednej inhalacji. Natomiast jeśli chodzi o MiniVapa, no to tutaj możemy z tą inhalację podzielić na kilka mniejszych, co na marginesie mówiąc jest też bardzo, bardzo wygodne, szczególnie jeśli nie wiem, na przykład używacie go grając, no to możecie zrobić pauzę, wziąć sobie dwa buszki, odstawić go, wrócić do tej inhalacji później nic nie tracąc. Jeśli chodzi o Mighty'ego, no to będzie dłuższa pauza, taka tyle czasu, ile będzie potrzebowali na wykorzystanie całej komory. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność wykorzystania suszu, czyli ten drugi aspekt wydajności, no to oba są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o ekstrakcję, natomiast w przypadku MiniVapa, tak jak mówiłem, trwa to krócej, ta ekstrakcja jest szybsza, bardziej gwałtowna, no i to się też przekłada na większą moc tego waporyzatora, jeśli mówimy o jego działaniu. Dobra, kolejny aspekt to jest bateria. Jeśli chodzi o Mighty Plus, to Mighty Plus jest zasilany dwiema wbudowanymi bateriami 18650, a według producenta to pozwala na około 1,5 godziny użytkowania. W praktyce, moim zdaniem, przy takich temperaturach, jakich się tam używa, czyli załóżmy gdzieś tam między 185 a 200, no to to jest nieco ponad godzina użytkowania, co jest wciąż bardzo dobrym wynikiem, jak na waporyzator, który ogrzewa susz w przeważającej mierze konwekcyjnie. Natomiast jeśli chodzi o MiniVapa, to jest bateria oczywiście wbudowana, tutaj nic nie zrobicie sami. Jeśli chodzi o MiniVapa, no to jest on zasilany wymiennym modułem baterii, możecie sobie dokupić drugi taki, od razu mówię, jest bardzo drogi. Możecie to rzeczywiście zamiast baterii podpiąć sobie tutaj zasilanie sieciowe, jeśli sobie dokupicie taki zasilacz. No, więc
Tutaj bateria jest, jak widzicie, potężna. Według producenta nastarcza na nawet 4 godziny użytkowania, według mnie na jakieś 2, ale wciąż jest to bardzo mocna bateria, szczególnie jak na waporyzator konwekcyjny. No i tak jak mówiłem wcześniej, no to jest jednak model bardziej stacjonarny z dołączonym takim battery packiem, więc możecie sobie go wygodnie używać po domu. Natomiast jeśli chodzi o baterię, to zdecydowanie MiniWap wygrywa. Dobra, czyli dochodzimy teraz do puenty, czyli do tego, co wybrać. No, to nie jest tak, że któryś z tych waporyzatorów jest bezsprzecznie lepszy, no bo każdy z nich może być lepszy dla innej grupy użytkowników. Zdecydowanie dla użytkowników, którzy poszukują czegoś z najwyższej półki, ale jednak są trochę bardziej początkujący, lepszy będzie Mighty Plus. On jest zdecydowanie łatwiejszy w użyciu. Jasne, że możecie też wybrać poprzedniego Mighty'ego, który jest dostępny sporo taniej i on będzie oferował podobne wrażenie z inhalacji, nie będzie miał na przykład portu USB-C, tylko będzie miał starego typu złącze na starą ładowarkę. Natomiast jest też taka opcja. W każdym razie Mighty czy Mighty Plus to jest świetna opcja dla kogoś, kto nawet nie zna tej waporyzacji w ogóle, nie ma żadnej techniki inhalacji jeszcze wypracowanej. Jest to sprzęt na pewno dużo bardziej intuicyjny, wygodniejszy w użyciu, bardziej dyskretny. Natomiast jeśli chodzi o jakość pary, o wydajność, to MiniWap i zdecydowanie, jeśli poszukujecie takiego sprzętu typowo właśnie do delektowania się ziołami dla koneserów, to zdecydowanie MiniWap z Mighty Plus wygrywa. Jest to sprzęt większy, mniej poręczny, tak jak mówiłem, do użytku raczej tylko i wyłącznie w domu, z racji na swoje gabaryty, ale potrafi rzeczy, których Mighty nie potrafi. Możecie sobie też go połączyć bardzo, bardzo wygodnie z fajką wodną. Wiem, że to wielu użytkowników interesuje. Macie tutaj różne możliwości też przy pomocy tych FlexiCons. O tym wszystkim opowiada więcej w jego recenzji, więc też odsyłam Was do jej obejrzenia sobie. Znajdziecie link na górze ekranu. Natomiast jest to bardziej sprzęt na pewno wymagający, jeśli chodzi o technikę użytkowania i bardziej dla takich już zaawansowanych adeptów waporyzacji. Więc tutaj macie większą wygodę, a tutaj lepszą parę, lepszą jakość pary, lepszą wydajność, no i też mocniejszą baterię. Cena jest podobna, Mighty Plus kosztuje teraz 1599 zł, MiniWap w tej wersji, którą tutaj mam, nieco ponad 1600 zł, więc to jest bardzo zbliżona cena. Natomiast to są różne sprzęty dla różnych użytkowników, więc warto mieć świadomość tego, jeśli będziecie się zastanawiali, który wybrać. MiniWap recenzję znajdziecie u mnie na kanale, Mighty Plus recenzja będzie niebawem, myślę, że jakoś początkiem roku 2022. Natomiast jeśli zastanawiacie, który jest najpotężniejszy, to mam wrażenie, że jednak MiniWap, co nie znaczy, że jest lepszy od Mighty Plus. Tak jak mówiłem, każdy ma swoje wady i zalety. A który będzie lepszy dla Was, to musicie sobie odpowiedzieć już sami. Dobra, słuchajcie, dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeśli film Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. W opisie tego filmu macie link do e-booka przygotowanego przez Vapefully, do którego pobrania Was serdecznie zachęcam. I widzimy się w kolejnych wideo. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!